Dzień dobry, witam na kanale Przepisy Kulinarne. Jeśli znudziłam się standardowe kotlety z piersi kurczaka w panierce z bułki tartej, to polecam przepis, który za chwilę zaprezentuję. Na soczyste piersi z kurczaka, zapiekane z pomidorem, szpinakiem i serem. Danie jest łatwe w przygotowaniu, szybkie, a do tego pyszne i kolorowe. Zapraszam! Do przygotowania potrawy będziemy potrzebować piersi z kurczaka, szpinaku, pomidora, majonezu, serka kanapkowego naturalnego, przypraw takich jak sól, pieprz, bazylia, ostra papryka, suszona cebula i granulowany czosnek, a także sera żółtego, którego zapomniałam tutaj pokazać. Majonez mieszamy z serkiem i przyprawami. Piersi z kurczaka myjemy i oczyszczamy. Duże filety przekrawamy wzdłuż na pół. Piersi układamy w naczyniu żaroodpornym. Na nich rozsmarowujemy mieszankę serka z majonezem. Następnie układamy po garści liści szpinaku i po dwa plasterki pomidora. Całość posypujemy serem żółtym. Sekrety naczynie żaroodporne wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy przez około 20 minut. Po tym czasie zdejmujemy pokrywkę i dopiekamy jeszcze 10 minut, aby ser się zarumienił. Link do pełnego przepisu znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję i pozdrawiam!